A teraz Nigeria, gdzie trwa dramat prześladowanych chrześcijan. Przywódca islamistów z nigeryjskiego grupowania Boko Haram oświadczył, że sprzeda na targu ponad 200 uczennic porwanych przez jego bojowników w zeszłym miesiącu. Według informacji nigeryjskiej policji 14 kwietnia islamiści z ugrupowania Boko Haram uprowadzili ponad 300 dziewcząt z jednej ze szkół licealnych. 53 uczennicom udało się uciec. W rękach porywaczy pozostaje 276 dziewcząt. Do porwania przyznała się islamistyczna organizacja przestępcza Boko Haram. Jesteśmy przeciwni zachodniej edukacji, chcemy ją zatrzymać, a więc mówię wam ponownie, porwałem te dziewczyny i na Allaha, teraz je sprzedam. Jest tu targ do sprzedaży dziewczyn. Przeciwko nieudolnej polityce rządu w sprawie uwolnienia porwanych dziewczyn protestowało wielu mieszkańców Nigerii. Jesteśmy tu po to, by pokazać naszemu rządowi, że powinni zidentyfikować porywaczy i uwolnić nasze córki. To chyba niezbyt wiele do zrobienia dla przedstawicieli Nigerii. Właśnie dlatego tu jesteśmy. Rząd jednak zapewnia, że zrobi wszystko, by odnaleźć porwane uczennice i by ukarać sprawców. Obiecujemy, że gdziekolwiek znajdują się te dziewczyny, wyciągniemy je stamtąd. Tymczasem przywódca Boko Haram zapowiedział dalsze mordowanie chrześcijan. Zabijać. Ta wojna jest przeciwko chrześcijanom. Mam na myśli wszystkich chrześcijan. Islamiści z Boko Haram dążą do ustanowienia w północnych regionach Nigerii muzułmańskiego państwa wyznaniowego, w którym obowiązywałoby prawo szariatu. Już wcześniej porywali dziewczęta i młode kobiety ze szkół i wsi. Ekstremiści wykorzystują kobiety do noszenia bagaży czy gotowania. Wiele staje się niewolnicami seksualnymi.